To zadanie jest śmieszne. Rysunek nie jest do tego zadania. Po czym to można poznać? Po tym, że nawet jeśli to jest z litu zrobione, to światło słoneczne nie ma długości 380 nanometrów. Światło słoneczne ma wszystkie długości. Ale tak poza tym, to źródło jest podpięte w takim kierunku, że będzie hamować ruch wybitych elektronów. Bo tu jest plusik, w efekcie to też będzie dodatnio naładowane. Tu minusik, więc tu też będzie minus. No i taki wybity elektron, który jest minusikiem, nie będzie miał lekko, żeby dolecieć stąd, tu. Bo to go przyciąga z powrotem, a cel go odpycha. Tak? Jeśli to napięcie da się dosyć duże, to może się zdarzyć taka sytuacja, że pomimo tego, że fotoefekt ciągle zachodzi, elektrony ciągle są wybijane, to w obwodzie nie płynie prąd, bo elektrony wybijane wracają z powrotem. Nie tak. Tam jest powrotem i. No i to jest dziura w obwodzie. Obwód nie jest zamknięty. Zadanie jest właściwie zasady zachowania energii. Zapiszmy ją. Energia fotonu. EF to jest F. Jest zużyta na wykonanie pracy wyjścia. Czyli po prostu zwiększenie energii elektronu potencjalnej. I jeszcze ewentualnie nadanie elektronowi energii kinetycznej. To dzięki tej energii kinetycznej elektron wybity stąd doleci tu. No chyba, że pozbawimy go tej energii kinetycznej. W jaki sposób? Działamy na niego siłą zewnętrzną, siłą pola elektrostatycznego. Ta siła wykona pracę. Mamy na nią prosty wzór. Ładunek razy różnica potencjałów. Jeśli różnica potencjałów między tym miejscem a tym będzie na tyle duża, żeby związana z jej przebyciem praca, a więc strata energii była co najmniej taka, to żaden elektron tu nie doleci. Wyzeruje mu się energia kinetyczna wcześniej. Powiedzmy, tu się zatrzyma. No i nie zostanie tu, zostanie przyjęty z powrotem. No. To tak, z tego sobie wyznaczam energię kinetyczną. Ale lagi dzisiaj. Ona wynosi. Energia fotonu. Odjąć W, czyli HC przez lambda. Odjąć W. No dobra. To jest energia kinetyczna. Tu ją sobie podstawię, ona ma się wyzerować, więc zmiana energii kinetycznej jest równa początkowej energii kinetycznej, więc temu. Okej, napięcie hamowania, czyli to. Przez Q, a to Q to jest ładunek elementarny. No i zrobione. No, można sobie tam popodstawiać. Wezmę, podstawię. Ładunek elementarny. Prosty kalkulator. Jak maturzysta. No
05 2263. 226, tak trochę przylagowało. Potęgi w pamięci, czyli minus 34 dodać 8 to jest minus 26. I dodać 9 to minus 17. Ok. Tak to się robi bez kalkulatora. Aha, to mogę pomnożyć. 2, 4 razy 1, 6. 3,84. Jeśli te dwie liczby mam odjąć prostym kalkulatorem, to muszę mieć razy tą samą potęgę. Czyli powiększam to 100 razy. I powiększam odpowiednio pomniejszającą potęgę. Teraz już mogę te liczby odjąć w następnej linijce. Albo zapiszę to tak kulturalnie, ładnie. Do góry mam wspólny czynnik, nie? Więc wyłączę go przed nawias albo za nawias. Razy 10 do minus 19. I to też dam radę prostym kalkulatorem ogarnąć. Zero 87 w przybliżeniu. Sprawdzamy, jak to się ma do odpowiedzi. O, dobrze. Hurra. No, ale bez kalkulatora sporo pierdolenia z tym jest.